Śmieci. No, śmieci weź. No. Ja znowu się odstrzeliłem, fajnie ubrałem, będę znowu śmieci nosić. A ty zamknij dom. A zamknij dom. Masz klucze? Ja mam. Masz. Śmieci. Nie ma tu kogoś, kto wynosi śmieci? Jest, ty. No. Emma, będziesz wynosić śmieci? Nie, Emma, to kutergira, jej się coś stało w nogę. Siedziała, wszystko było w porządku, nagle boli ją noga. Co ci się stało? Jezu, co cię tam nagle zaczęło boleć? Podami, żeby rozruszać. Nie, żeby siedzieć. No, już teraz trzeba rozruszać. What is? Tam, tam. A. A smakuje czadowo, naprawdę, mega kotlet, jeszcze tego nigdy, nigdzie nie widziałem, ani nigdy wcześniej nie jadłem, no przepyszna, naprawdę, mięsko takie mielone, dobrze przyprawione, z czosnkiem i zrobiony z tego taki kotlecik, bez bułki tartej i dany na grilla, miód w gębie, niebo w gębie, niebo w gębie, poważnie. Przyjechaliśmy do galerii w mieście Phuket, Phuket City, jakieś 20 minut drogi, 15 minut drogi, 15-20 minut drogi między Patong, z Patong do Phuket. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ ta galeria jest dużo większa niż wszystkie inne w Patong. Dużo więcej sklepów, no lepiej po prostu wyposażona. Dużo razy już tutaj byliśmy w tej galerii i jak przyjeżdżaliśmy na jakieś większe zakupy, to zawsze tutaj, a nie w Patong. No w Patong to tak, no można sobie coś tam iść kupić, ale jednak jest dużo mniejsze. Choć teraz zobaczymy, co będzie po remoncie Junk Ceylon. Jak już wyremontują całe Junk Ceylon, będzie to nowa, duża galeria. No to zobaczymy, może będzie mogła się równać z tą, która jest tutaj w Phuket City. Ale póki co to nie. Jeszcze jedna taka ciekawostka, to jak się wchodzi na ulicę Bangla Road na dzień dzisiejszy, to jest taki ogromny billboard mniej więcej w połowie tej drogi, w połowie drogi Bangla Road i jest tam na nim informacja, że droga z Patong do Phuket, taka główna, najkrótsza, jest zamknięta. No i sugerowaliśmy się tym, że właśnie może być zamknięta i że najprawdopodobniej jednak tutaj dzisiaj nie przyjedziemy. Pisaliśmy dodatkowo w nawigacji, no po prostu, żeby nas nawigacja poprowadziła z Patong do Phuket i specjalnie tylko po to, żeby sprawdzić, czy nas pokieruje drogą tą, którą najprawdopodobniej jest zamknięta, czy jakimiś innymi okrężnymi objazdami. No i pokierowała nas objazdami, gdzie zawsze prowadziła, kierowała nas tą najkrótszą, którą dzisiaj właśnie i tak przyjechaliśmy. No i stwierdziliśmy, że jednak tutaj nie przyjedziemy, bo tymi objazdami po górach i tak dalej pokazywało nam godzinę 15. Godzinę 15, gdzie normalnie jedzie się 15 minut. No i stwierdziliśmy, że jednak chyba tutaj nie przyjedziemy. Ale stwierdziliśmy jeszcze, że jednak spróbujemy, zaryzykujemy i pojedziemy sprawdzić, czy na pewno ta droga jest zamknięta, bo dość duży ruch jest na mieście właśnie w kierunku tej niby zamkniętej drogi. No i pojechaliśmy, sprawdziliśmy. Okazało się, że jest otwarta, tylko są remonty. Widocznie może czasami ją zamykają, dlatego nawet nawigacja tamtędy nie prowadzi, dlatego są informacje na mieście, żeby tędy też nie jeździć, żeby całego ruchu tam nie kierować, ale można nią przejechać, a nie trzeba robić kółka godzinę 15. Także warto sprawdzić samemu niż polegać tylko na jakichś tam informacjach od kogoś lub nawet z nawigacji. Tajowie chyba bardzo lubią te ryby, bo są nawet w galerii. W galerii sobie jest takie coś i pływają te duże ryby, które widać było po drodze z Bangkoku na Phuket, na każdej stacji, w każdym stawie, w wielu restauracjach, jak gdzieś coś, tylko są jakieś takie oczka wodne, jak te ryby muszą być. Do ile żeśmy się złazili po tej galerii? Masakra. Więcej kroków chyba żeśmy tu zrobili niż na moich krokach. A Emma znalazła 5 batów znalazła na podłodze, jest szczęśliwa. 5 batów to jest 70 groszy powiedzmy, no ale szczęśliwa, szczęśliwa. To jest najważniejsze. Dorota pół godziny szukała zeszytów w kratkę i w całym wielkim takim sklepie papierniczym nie ma zeszytów w kratkę. No a znalazła jeden, ale wygląda po prostu bardzo zacofanie ten zeszyt jako jedyny. Są piękne, ładne zeszyty, ale wszystkie w linie. A w kratkę to dosłownie taki no naprawdę staro. Dawny. Ogólnie wszystko bardzo ładnie wyposażone, bardzo ładnie to wszystko wygląda, ale jeśli chodzi o zeszyt w kratkę, no to mają problemy. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, więc chyba trzeba iść wieczorem na miasto. Jak pójdziemy, to na pewno coś nagramy, także zostańcie do końca tego filmu, bo może będą się tu jeszcze jakieś ciekawe rzeczy działy, bo przecież musimy iść na miasto. Musimy iść na miasto, bo przecież na plaży jest festiwal i musimy iść to zobaczyć. Tylko właśnie nie wiem, czy od dzisiaj, czy od jutra, ale i tak trzeba już tam iść i zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj pan ma nie dość, że do motora przymocowany taki wózek z daszkiem, to jeszcze tutaj jest przymocowany taki leżaczek, jakby dla dziecka takiego małego.
Więc on pewnie jeździ nawet z takim maleńkim dzidziusiem, no nie wiem, takie malutkie dzidziuszki to z pół roku. Większe się już tu nie mieszczą. Takie są właśnie przepisy Tajlandii. Siadasz i robisz sobie, co chcesz. Dzisiejsza kolacja dla Emmy to pineapple. Kolka dzisiaj przy piątku z lodem może być i chipsiki raz w tygodniu, cheat day, też może być. Pamiętajcie o takich dniach, cheat dayach. Dorota może coś na ten temat powiedzieć. To jest ważne dla psychiki i też dla żołądka, bo jak nie będziemy w ogóle jeść takich, no powiedzmy, nie muszą to być chipsy, ale muszą być zachowane bakterie w organizmie, bo jak się całkiem wyjałowimy z bakterii, które na przykład trawią chipsy, to później jak zjemy kilka chipsów, to po prostu możemy dostać no, bardzo boleści i takich no, niefajnych rzeczy, więc dlatego cheat day jest potrzebny. Oczywiście nie zachęcamy do jedzenia chipsów, ale na przykład nie wiem, jak ktoś je... Raz w tygodniu, jak to, nie albo wiem, raz na dwa. Na przykład jakieś coś takiego, nie wiem, hot doga czy McDonalda, to też jest to... Zalecamy. Uważam was. Dokładnie. Wiadomo, każdy ma swoją rację, ale my uważamy akurat w ten sposób, bo widzieliśmy też na przykładzie naszego kolegi, który przestał jeść węgle w ogóle i później miał straszną ochotę na węgle, ale jak zjadł, no to po prostu... No, miał problemy. Miał problemy po węglach. Coś chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że sobota i niedziela to jest dzień, w którym możemy jeść niezdrowe jedzenie. No właśnie. Tylko dzisiaj jest piątek, a nie sobota czy niedziela. A my dzisiaj już niezdrową z diety zaczynamy od piątku. Skończymy wieczór. Na jutro, a nie na niedzieli. A właśnie, skończymy w sobotę, a nie w niedzielę. No to dobra, jak tak, to okej. Ej, rzuca tego chipsa! A chipsy naprawdę trafiliśmy na bardzo dobre. Takie, bo tutaj nie ma takich wszystkich chipsów, co są w Europie. Tutaj są takie lejsy, ale one są tak napisane po tajsku, jak tam, widzicie? Jak tam zielone upakowanie lejsów, to nie smakuje jak nasze zielone. Tutaj jest takie niby zielona cebulka. Znaczy nie wiem, czy ona nawet jest zielona, bo tutaj w sumie pokazana normalna cebula, tylko akurat jest to odcięte, moment. O, nie, to jest jakby fromaż, nie? No coś w tym stylu może. W sumie jest taka jakaś też zielona cebulka, a też taka normalna cebula, żółta. No i one przypominają dość tak nawet te nasze zielone, a tutaj są na przykład niebieskie. Na napis Lay's wygląda w ten sposób. Śmiesznie, bo na przykład Big Pack jest po angielsku, a tutaj po tajsku. Takie. Tu mają po tajsku i po angielsku. O, sour cream and onion. No, takie. No, sour cream. No to taka no. Śmietanka, taki ten, fromaż. Bardzo lubię takie słone, przypieczone. Słone, przypieczone. Muszę coś chrupnąć, bo mi zaraz zjedzą całe i nic nie zjem. I moja dieta, moje bakterie zginą i później będzie mnie bolał brzuch, jak będę jak chipsy. A przecież byśmy tego nie chcieli, żeby bolały nas kiedyś brzuchy, jak zjemy jakiegoś chipsa na przykład, albo zrobimy łyka coli. Więc... Trzeba. Czasami trzeba. Umiar musi być. Co za dużo, to niezdrowo. No właśnie, ale trochę można. Dorotka, pokaż, jaki ty sobie kupiłaś zeszyt ładny. Patrzcie się, jaki Dorota ma zeszyt. Taki zeszyt, czyli nie ma nic. Ma taką gołą kratkę. No to... Bo to jest nie, zeszyt. To jest... Nie, to jest zeszyt, który. To jest brudnopis, ja bym to nazwał. To jest zeszyt, w którym zawartość jest najważniejsza, a nie okładka, żeby mnie nie rozpraszało. No tak. A ja mam taki z babeczką. Ty to masz fajny, no, to elegancki. Tutaj jest takie coś, co można otworzyć. Tutaj napisałam hej Emma. Hej Emma. Że to jest dla mnie. No tak? To jest dla ciebie, on cię wita codziennie, ten twój ten. O, już masz, widzę, nowe projekty. Nowe koszuleczki, nowe spódniczki. No, balaniki i przyozdobione. A ty co wyrywasz z kartki jeszcze z tego zeszytu na dodatek? Potrzebuję. Do czego? Jak założę swój kanał, to pokażę wam, jak się rysuje taką minkę. Emma, jak założy swój kanał, to wam pokażę, jak się takie rzeczy robi. Będzie się nazywał Siemka tu Emka. Siemka tu Emka. Dorota się nie pochwali dzisiaj nazwą swojego kanału. Nie pochwalę się. I to nie jest to, co było kiedyś. W Polsce widzimy, ile śniegu spadło. Oj, śniegu nawaliło po kolana. Zima stulecia, a nas nie ma. Ale powiem wam, że jeden dzień chętnie, naprawdę wpadłbym na jeden dzień chętnie do Polski. Żeby ulepić bałwana. Ja chciałbym zrobić aniołki na śniegu. No, to jeden dzień byśmy wpadli. No, a później już byśmy chętnie tu wrócili. No, jakby tak można było się przeteleportować. Jakbyśmy byli świętym Mikołajem, który się przemieszcza. No właśnie, w jeden dzień potrafi wszystkie domy na całym świecie opierdzielić, nie? No, ale w jeden dzień. No. Żeby rozbić na całym świecie prezenty. Prezenty dla każdego dziecka. No właśnie, to musi być bardzo szybki, nie? Mhm. A tu jest taki kubek i też jest napisane po tajsku. Kubek jest bardzo pojemny, bardzo lubimy te kubki. Ogólnie fajnie pije się z nich kole. O, i tu jest napisane ice. Takie kolory. Piękne kolory. A tam masz jeszcze torbę taką, nie? Tak, B2S.
Z B2S. Tam, gdzie kupywaliśmy te rzeczy. No, taką oryginalną na święta, nie? To jest nowa. Nowa kolekcja toreb. Kozactwo. Nie ma lipy. Idziemy zaraz na miasto, także pokażemy, co tam się dzieje. Co tam za festiwal jest na plaży. Ja dzisiaj w 7 minut zszedłem z naszego mieszkania do samej plaży. 7 minut. Wczoraj szliśmy z Emką 10, no to samemu to... 7 minut. 7, no i z Emką 10 pod górkę, a ja dzisiaj z górki 7 minut byłem na plaży. No ale żeby dojść tam na środek tej plaży, gdzie jest imprezka, no to jeszcze raz tyle trzeba co najmniej iść. No to tak z 15-20 minut tak trzeba iść pieszo. Jeszcze kupiliśmy sobie dzisiaj nowe pokrowce. Ja mam, można powiedzieć, taki sam. Patrzcie się, nie wiem czy to widać, ale mam nadzieję, że widać. Są takie tęczowe. Jezus, jakie mamy kozackie, nowiutkie pokrowce na telefon, ale się świecą. Trzymaj, jakby mi zaraz wylecieć. Się błyszczą, się świecą, są takie kolorowe i naprawdę są kozackie, kozackie. A ty też masz taki, powiem ci, kozacki. Ona ma jeszcze, Emka ma jeszcze tak z takimi, kurde, kozackimi tymi. A, pierdziele. No, jeszcze z taką sznureczkiem na rękę. Ja mam, nie mam jak pokazać, ale ja mam taki sam jak ten. Ja mam taki sam, ja mam, tylko że ja mam ciemniejszy telefon. No, nie czarny, bo to jest jakiś tam północ się nazywa, Emma. To nie jest czarny, broń Boże, czarny. To nie jest czarny, tylko to jest taki ciemny. Apple by się obraził, że to jest czarny. Tak, tak, dokładnie. Apple by się obraził na to, że to jest czarny. No, więc mój też jest taki kolorowy jak ten, też się tak ładnie błyszczy. Tutaj pozdrawiamy salon Jaraszek z Nysy. Prosimy, bo wiemy, że subskrybujesz, więc prosimy do Polski sprowadzić takie bardzo ładne, przeźroczyste, ale takie, no to są takie... takie holograficzne czy coś takiego? No nie wiem. Brokat już jest passé, już nie tak. Chcę brokatu, już teraz chcę takie coś. No te są kozackie, naprawdę. Chętnie bym wam pokazał, jak jeszcze kozacko też na moim telefonie to wygląda, ale już no nie mam jak. Po drodze na to miasto zachciało nam się siku. No ale tutaj tak nie ma tak ubikacji. No mało jest takich miejsc, gdzie tak można iść się wysikać w każdej chwili, kiedy się chce. Ale na przykład jest Ibis. Jest hotel Ibis, który wpuszcza do swojego holu każdego, który chce przyjść. No i my po prostu skorzystamy z okazji, że przechodzimy obok hotelu Ibis, który jest tam i po prostu idziemy się tam wysikać. Wchodzę właśnie do Ibisa. Ibis Hotel. Nagrywałem ostatnio jakieś 2-3 vlogi temu. Jakieś tam krótkie wideo na temat tego hotelu. Kiedyś nagrywałem więcej vlogów z tego hotelu, bo nawet spędziliśmy tu około tygodnia, ale chyba 2 lata temu. No i po prostu można skorzystać z toalety. Ej, ale jest sentyment, nie? Jest normalnie taki sentyment. Właśnie... No, dokładnie, w ogóle nikt nas nie zauważył. Dokładnie tam za tą palmą, bo myśmy mieliśmy widok na te palmy. No, mieliśmy właśnie widok na te palmy. Tam mniej więcej gdzieś na wprost był nasz pokój. Ja pamiętam, jak tutaj siedząc na dole nagrywałem taki filmik o Bitcoinie. Nowe ATH na Bitcoinie, coś tam. Ostatnio nawet do tego filmiku wróciłem sobie przez przypadek. Tutaj siedziałam, poszłam na kawę rano. I nagle kot na mnie wskoczył. Ja nie widziałam, co się dzieje. On tak skoczył po prostu na kolana, nie? No ale mamy właśnie taki sentyment, bo byliśmy tutaj w 2020 roku. Spaliśmy tutaj przez tydzień czasu mniej więcej. No i teraz jesteśmy tutaj pierwszy raz na tym basenie po 2 latach. Tego baru na wprost mnie nie było. Był tylko ten basen, te leżaki, wszystko było tak jak jest. Tylko tego baru nie było. Fajnie tak powspominać, będąc tutaj po paru latach. Fajnie tak. W Olympusie w Pattaya było mistrzostwem to, że baseny były 24 na dobę otwarte. To jest naprawdę bardzo coś mega, 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 kiedy masz otwarte siłownie, baseny, wszystko, całą dobę. To jest mega plus. Ale patrzcie, jeszcze jak nagrywasz, to patrzcie, tu są pianki, pinki, pajak. Dobra, ale patrzcie się, ile ludzi czeka w kolejce do kasy. A my musimy w tej kolejce stanąć, Emma, i kupić to, co chcemy kupić. Mleczko bananowe. Ale my do tej pory jeszcze nie potrafiliśmy dojść do Patong Beach. Bo już się wydarzenie skończyło.